Witajcie kochani! Nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę. Osobne wielkie podziękowania dla osób już wspierających nasz zdrowy kanał. Piękne dzięki. Pozdrowionka słoneczne. Wszystkiego dobrego. Artur. Dzień dobry. Bardzo serdecznie witam Państwa w Normobarii Atmosfericon, a przede wszystkim witam serdecznie gości. Przede wszystkim Jacka Wikarskiego, doktora akupunktury, doktora, który jest naturoterapeutą, zajmuje się biofizyką i wszystkim tym, co pozwala nam odzyskać, odbudować albo zbudować, nawet pozwolę sobie powiedzieć, zdrowie na nowo. Dziś będziemy mówili o tym wszystkim, jak rzeczywiście skompletować sobie idealne warunki do tego, aby nasze zdrowie było na najwyższym poziomie, ale również o urządzeniach, które w tym pomagają, bo technologie pozwalają nam dzisiaj wracać do natury i odkrywać te rejony, które kiedyś były absolutnie niedostępne. Ty, Jacku, wykorzystujesz wszelkie możliwości i bardzo rozległą wiedzę na temat tego, jak rzeczywiście sprawdzić wiek biologiczny człowieka, bo on, drodzy Państwo, niekoniecznie idzie w parze z tym, co mamy w metryce, albo dobrze, że nie idzie w parze z tym, co mamy w metryce, bo możemy być dużo młodsi, jeżeli odpowiednio o siebie dbamy. Od czego dzisiaj zaczniemy? Jesteś autorem też piramidy, która opowiada o tym, jak dbać o zdrowie, jakie czynniki wpływają na to, żeby to zdrowie rzeczywiście zachować, a w naszych trudnych warunkach, warunkach zewnętrznych, rzecz jasna, bo tutaj w komorze jesteśmy w warunkach idealnych. Nawet przed chwilą robiliśmy próby wodoru i Jacek tutaj uznał wraz z Januszem, że w komorze jest inaczej. Oczywiście, że jest inaczej, jest zdrowiej. Więc jesteśmy w miejscu, które jest bardzo zdrowe i to jeden z elementów, który pozwala nam o to zdrowie dbać. Więc od czego dzisiaj byśmy zaczęli? Z czym wystartujemy? Co jest najważniejsze? Witaj, Olu, ponownie. Widzimy się już chyba kolejny raz w komorze. Od czego dzisiaj zaczniemy? Może wezmę, tak, żeby się musiała trzymać. Zaczniemy może od młodości, bo młodość, możemy powiedzieć, jest taką dolegliwością przejściową, niestety. Natomiast choroba jest takim pojęciem względnym. To jest taki naturalny proces starzenia się naszego całego organizmu. I teraz pytanie jest takie, czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób powstrzymać procesy starzenia, bo to dokładnie ujęłaś, że nowe technologie pozwalają nam faktycznie wyjść jakby z tego impasu różnego typu stanów zapalnych, które przyczyniają się właśnie do procesów starzenia się całego organizmu. Każdy organizm człowieka ma z góry określone tak zwane zdolności kompensacyjne. Te zdolności kompensacyjne najczęściej określane są na przykład przez konstytucję pacjenta. Konstytucja pacjenta jest to coś takiego, z czym się urodzimy. Czyli są to nasze tak zwane uwarunkowania psychofizyczne, ale i uwarunkowania wewnętrzne naszego organizmu i to, co dziedziczymy. To, co wpływa też na nasze telomery, na długość tych telomerów. Kiedyś starożytni mówili o tak zwanym diathesis, czyli skłonności do zapadania na niektóre choroby chroniczne oraz możliwości wystąpienia, czyli dispositio już tej choroby. Najczęściej dzieje się to po tak zwanych łańcuchach. W homeopatii te łańcuchy określane są jako tak zwana miazma, czyli miazma jest taką predyspozycją jakby do zapadalności na choroby chroniczne. Taki, ona będzie na końcu w postaci planszy. Będzie to tak zwany morfogenetyczny odcisk, czyli to piętno, które nabywamy po naszych przodkach, po naszych rodzicach. Tutaj właśnie mamy na końcu planszę, która przedstawia piramidę chorobową. I na podstawie tej planszy określamy zdrowego człowieka, przyrównujemy do tak zwanej pustej szklanki z wodą, gdzie ten organizm, to co mówiłem na początku o tak zwanych zdolnościach kompensacyjnych organizmu, te zdolności masz pełne, rodząc się. Dlatego też powiedziałem, że młodość jest takim etapem przemijającym, ponieważ z wiekiem organizm zaczyna obciążać się. W grę wchodzą różnego typu obciążenia biologiczne, obciążenia chemiczne.
Obciążenia chemiczne rozumiemy to wszystko, co występuje w środowisku, to co jest negatywne, czyli w postaci jakichś pyłów zawieszonych, tlenków azotu, etc. I w pewnym momencie dochodzi do tak zwanego przeciążenia organizmu, czyli następuje tak zwany brak zdolności kompensacyjnych. Ten brak zdolności kompensacyjnych doprowadza do wystąpienia w pierwszej kolejności stanów zapalnych, a później wystąpienia choroby tak jakby z wewnątrz organizmu na zewnątrz. Bardzo dużo jest tych czynników, które mają bezpośredni wpływ, jak Państwo słyszycie, na zdrowie. Degradujemy się sami, ale też ciężko się w zdegradowanym środowisku nie zdegradować, albowiem to, w czym żyjemy, głównie w miastach, jest bardzo dalekie od tego, żeby organizm mógł naturalnie się regenerować. Zanim przedstawię Janusza, celowo jeszcze nie powiedziałam, kim jest gość specjalny, bo to specjalista od tych wszystkich cudownych urządzeń, które, drodzy Państwo, nie tylko ułatwiają nam życie, ale przede wszystkim wspierają, a nawet naprawiają nasze zdrowie, żeby nie użyć określenia, że możemy się sami leczyć. Od czego ty zaczynasz? Przychodzi do ciebie pacjent bądź pacjentka i tu ja wiem już, Jacek, że ty na pierwszy rzut oka widzisz, z czym ma do czynienia. Jak wygląda taka diagnoza? Słuchaj, każdy dobry medyk, tak jak ja też jestem praktykiem, tak, mam za sobą przebadanych tysiące pacjentów. Tak jak kiedyś się to mówiło, jak starzy profesorowie określali, że poprzez dotyk pacjenta na klampkę w gabinecie, czyli naciśnięcie z jaką siłą, z jakim impetem naciska klampkę i jak wchodzi, jak wygląda jego postawa, jest w stanie określić tak zwane dobre i mocne i słabe strony pacjenta. Także tak, jak najbardziej, można to określić w pewnym stopniu po wyglądzie. Już dawno medycyna chińska to określała, tak, badając zapach skóry, różnego typu wydzieliny pacjenta, określając z jakimi chorobami mamy do czynienia. Na przykład takim częstym zjawiskiem występowania na przykład u dzieci autystycznych, mało kto o tym wie, jest na przykład tak zwana nadpotliwość nocna z tyłu na karku, tak. Jeżeli statystycznie w wywiadzie, tak, z pacjentem zapytamy się, czy taki objaw występuje u dzieci autystycznych i bardzo często u dzieci alergicznych, które są obciążone stale chronicznie na przykład metalami ciężkimi, a metale ciężkie jako obciążenie wewnętrzne organizmu bardzo często wpływają na upośledzenie pracy na przykład enzymów trawiennych w obszarze jelita cienkiego, wtedy właśnie organizm zaczyna za pomocą tak zwanego z medycyny chińskiej też trzeciego płuca wyrzucać wszelkiego rodzaju toksyny z wewnątrz organizmu na zewnątrz. Jest to taki typowy objaw, kiedy następuje odciążenie układu immunologicznego w nocy, wtedy te systemy detoksykacyjne zaczynają się uruchamiać. A musimy tutaj powiedzieć, że narządy właśnie dzieci i osób starszych też są tak jakby niedojrzałe, tak? Czyli w pewnym stopniu nie do końca wykształcone. A u osób starszych te narządy już się zdegradowały, dlatego narządowo porównuje się osoby chore, na przykład starsze, ponieważ ich system detoksykacyjny działa na zasadzie na przykład noworodka. Organy się obkurczyły poprzez degradację na przykład wolnych rodników. Podziały komórkowe przebiegały słabiej, dlatego też na starość wielu pacjentów kurczy się, co o tym nie wie. Czyli narządy wewnętrzne przykurczają się, ponieważ nie mają odpowiedniej ilości w podziałach komórkowych dobrych komórek do zbudowania tkanek i narządów. Dlatego te tkanki i narządy nie tkają się, tak kolokwialnie mówiąc, w sposób prawidłowy. Coś chciałeś zapytać? Tak, oczywiście. Świetnie, ja wiem, że ty możesz długo opowiadać i to wszystko jest oparte na twojej długoletniej praktyce i pomaganiu pacjentom. Będziemy mówić o tych mitochondriach, będziemy mówić o telomerach, które mają się wydłużać, takie jest zadanie. Będziemy mówić o tlenie singletowym, który jest za nami. Wytłumaczymy, co to dokładnie znaczy, ale pierwsze pytanie, które nasunęło mi się na myśl, bo będziemy też mogli dzisiaj Jackowi, drodzy Państwo, zadawać pytania. Możemy nawet zapytać, bo moja koleżanka, dla kolegi pytam, jak to zwykle przy zdrowiu bywa, bo boimy się mówić o tym, co nam dolega, zamiast tą chorobę, która jest oznaką bronienia się organizmu, zauważyć od razu i temu organizmowi pomóc. Chciałam cię zapytać o to,
jak objawia się zachowanie i wygląd zdrowego człowieka, żeby teraz każdy z Państwa mógł pomyśleć, czy na pewno ma zespół tych cech. To trochę tak jak instrukcja obsługi w locie, w samolocie. Olu, czegoś takiego niestety nie ma, bo każde właściwości każdego pacjenta będą inne, tak? Warunkuje to oczywiście nasza grupa krwi, która też warunkuje to, co możemy na przykład spożywać, czyli czy nasz organizm przyswaja kompatybilne. Archaminus. No niestety, patrzymy, końcówka nas nie interesuje, interesuje nas grupa. Możemy tak podzielić A, B i 0. Mhm. Grupa 0 jest grupą najmocniejszą, choć też ją dosięgają różnego typu choroby. Grupa B już jest grupą słabszą, a grupa A niestety jest grupą najsłabszą, jeżeli chodzi o tak zwane nietolerancje pokarmowe. I tutaj w przeważającej ilości pacjentów, których badam, grupa A predysponuje do tak zwanych niekompatybilności lektynowych, które pochodzą z produktów mlecznych. Czyli osoby z grupą A nie powinny całkowicie spożywać produktów mlecznych i tak zwanych produktów pochodnych, na przykład mięsa z królika, które antygenowo będzie bardzo, bardzo podobne do białek zawartych w mleku krowim. Dlatego też to ma bardzo duże znaczenie i powinniśmy tak na co jakiś czas móc zdiagnozować się, z jakiego rodzaju nietolerancjami pokarmowymi mamy do czynienia. Nie mówię tutaj o typowych alergiach pokarmowych, tylko nietolerancjach pokarmowych. Zaraz do tego może sobie wrócimy, natomiast podam tutaj taki ciekawy przykład. On też poniekąd jest związany z embriologią człowieka. I tutaj muszę podkreślić, ta embriologia człowieka powiązana jest ze szlakami energetycznymi prawa pięciu elementów medycyny chińskiej. Nie wiem, czy ktoś z Państwa zna te prawo pięciu elementów? Nikt nie zna. Nikt nie chce się przyznać. Także prawo pięciu elementów medycyny chińskiej tak naprawdę na tym prawie opiera się cały świat, cały wszechświat i organizm człowieka. Czyli mamy kilka elementów, cykle wspierające, destrukcyjne. Najprościej jest to przedstawić w sposób następujący. Żeby powstało drzewo, potrzeba wody, a żeby powstał ogień, potrzeba drzewa. Natomiast jeżeli chodzi o medycynę, w tych właśnie elementach, czyli woda, drzewo, metal, ogień, mamy zawarte różnego typu organy. I na podstawie diagnostyki prawa pięciu elementów jesteśmy w stanie wyłuskać tak zwaną etiologię przyczyny chorobowej, czyli postawić diagnozę, co z pacjentem jest nie tak od strony zdrowotnej. Czyli co się dzieje, jakie organy niedomagają i skąd tak naprawdę wydziela się pierwotny stres chroniczny. Przez stres chroniczny rozumiemy tutaj proces zapalny, czyli skąd on powstał. I tutaj powiem, że w 99% zawsze choroby zaczynają się od jelit, głównie od jelita cienkiego, czyli od tak zwanych najważniejszych 6 mm w ciele człowieka, czyli mówimy tutaj od wewnętrznej strony układu pokarmowego jelita cienkiego o kostkach jelitowych i to, co tam ochrania od strony zewnętrznej, jest to utkana tkanka limfatyczna stanowiąca około 70-80% naszego układu odpornościowego. Na początku, Olu, powiedziałaś tutaj właśnie o telomerach i tutaj taka ciekawostka, czym dłuższe telomery, tym lepiej funkcjonujący układ pokarmowy danego pacjenta. To koreluje, tak naprawdę długość telomerów, to zaraz o tym powiemy, koreluje z wieloma innymi czynnikami, jest markerem różnego typu odnośników w stosunku do zdrowia danego pacjenta. Ale wracając do tematu, chciałbym tutaj wskazać taką typową przypadłość na przykład pacjenta. Dajmy na to, mamy pacjenta, który w wieku nastu lat miał olbrzymie problemy z trądzikiem na twarzy. Leczenie standardowe przebiegało poprzez użycie różnego typu maści sterydowych. No i tutaj taka ciekawostka. Pacjent ten od wieku 17 do 19 lat leczył się konwencjonalnie, stosując typowe maści sterydowe na trądzik i na zmiany skórne, które występowały. Wyleczył oczywiście, zgodnie z literaturą medycyny akademickiej, objawy,
Natomiast patrząc na medycynę wschodu i na medycynę naturalną, objaw został tylko wepchnięty do wewnątrz organizmu z widocznego miejsca, którym była skóra. I teraz tak, pacjent ten po 10 latach zgłasza się z typowymi objawami astmatycznymi. I dlatego tak ważna jest historia pacjenta, co działo się wcześniej, czyli każdy krok tak naprawdę. Jeżeli pacjent zgłasza się nam, dajmy na to, w wieku 60 lat, interesuje nas wszystko od jego chwili przyjścia na świat, jak przyszedł, czy poród naturalny, czy cesarskie cięcie i z jakimi chorobami się mierzył i jak te choroby były leczone. I teraz tak, choroba jego w postaci trądziku, tak jak powiedziałem, została wepchnięta do wewnątrz organizmu, czyli leki sterydowe tutaj, tak jak to opowiada bardzo często Worsley, Jack Worsley, profesor, została wepchnięta, zamieciona pod dywan. Czyli leki sterydowe zadziałały jak typowa miotła, która uprzątnęła tylko śmieci z zewnętrznego miejsca, które widzimy. Pod dywan. Pod dywan, czyli do wewnątrz właśnie organizmu. To jest taka typowa analogia. Dlatego też według medycyny chińskiej, tutaj jest bardzo istotne, bo to wszystko dzieje się po tym samym szlaku energetycznym listka zarodkowego, tak zwanej endodermy jelitowej, czyli znowu cofamy się do jelit. Skóra jest według medycyny chińskiej, nomenklatury, trzecim płucem. Czyli skóra pomaga w dotlenieniu krwi, skóra odprowadza różnego typu nieczystości, to co mówiliśmy na początku o tym poceniu nocnym się na przykład dzieci, które są autystyczne, związanych z metalem ciężkim. I w tym momencie te leczenie sterydowe zadziałało tak, że trzecia skóra jako trzecie płuco, bo tak jak powiedziałem, medycyna chińska dzieli dwa płuca wewnątrz organizmu, trzecie największe płuco, jakim jest nasza skóra. Dlatego też wepchnięcie trądziku wewnątrz organizmu spowodowało pojawienie się objawów chorobowych w postaci astmy. I to są bardzo, to jest taki tylko przykład, ale to są bardzo częste błędy w postaci postępowania z pacjentem, gdzie w innych przypadkach chorobowych robimy dokładnie to samo. Czyli wcieramy jakby tą chorobę wewnątrz naszego organizmu. Dlatego jest bardzo istotne rozpoznanie pacjenta, z czym mamy do czynienia, skąd pochodzi ta choroba i jak tą chorobę wyprowadzić. Dlatego też medycyna chińska przedstawia aż trzy prawa tak zwane wyleczenia. Pierwsze prawo, czyli zaczynamy z pacjentem pracować w jakikolwiek sposób, terapeutycznie, czy to będzie akupunktura na zasadzie akupunktury, ziołolecznictwa, biorezonansu, nie ma to już znaczenia. Bardzo często pacjenci zgłaszają powstawanie różnego typu niepokojących objawów w trakcie rozpoczęcia terapii. I zgodnie znowu z medycyną chińską, te objawy mogą występować zgodnie z prawem wyleczenia. Czyli pierwsze prawo wyleczenia będzie nam mówiła, że choroba postępuje z góry na dół, czyli schodzi. Drugie prawo wyleczenia będzie mówiło, że choroba ustępuje od wewnątrz do zewnątrz, czyli na przykład bardzo często pacjenci, którzy przychodzą z problemami astmatycznymi, w momencie, kiedy choroba się cofa, pojawiają się objawy skóry. Dlatego jest bardzo podobna sytuacja, kiedy mamy niemowlęta w tych czasach, które mają bardzo często atopowe zapalenie skóry. Przy tym atopowym zapaleniu skóry pojawiają się problemy związane z płucami właściwymi, czyli pojawia się astma uskrzelowa u tych dzieci. To jest powiązane. I trzecie prawo wyleczenia to jest już wychodzenie choroby antychronologicznie, czyli od objawów, które pojawiły się ostatnie, do objawów, które pojawiły się pierwsze. I to jest bardzo częste w medycynie chińskiej. I teraz tak, zdrowo myślący człowiek powinien mieć ukierunkowaną swoją optykę myślenia na to, jak
wyzdrowieć, jak uruchomić naturalne procesy zdrowienia, żeby móc sobie pomóc. Nie powinniśmy działać jak taki typowy koń dorożkarski i mieć zamknięte klapki na oczach, tylko pójść troszeczkę szerzej i głębiej i pomyśleć, co się dzieje. No tutaj akurat słuchacze, którzy są, no to są świadomi, ponieważ korzystają z Normobarii, wiedzą, czym jest Normobaria i jak działa. I tutaj chciałbym przy okazji jakby podać swoją taką tezę jakby działania tego typu rzeczy, jak Normobaria, tego typu rzeczy, o których zaraz będziemy mówili, jak plazma w postaci jonów ujemnych, wodoru, tlenu singletowego. Tu należy podkreślić, iż te wszystkie działania ukierunkowane na procesy zdrowienia, samozdrowienia, nie działają bezpośrednio jakby na wyleczenie, tak, pacjenta. One działają na podłoże, na ustrój, czyli podbudowują nasz układ odpornościowy, tak zwany układ fagocytarny, RES, czyli powodują to, że wzrasta nasza odporność, a poprzez wzrost tej odporności organizm może poradzić sobie z chorobą, która istnieje wewnątrz organizmu. Podobnie rzecz ma się z akupunkturą, czyli akupunktura bezpośrednio, jak przychodzi pacjent i ma problem bakteryjny, na przykład z przerostem jakiegoś paciorkowca Peogenes, nie zadziała bezpośrednio, nie zlikwiduje tego paciorkowca, ale podbije tylko i wyłącznie odporność organizmu, która to właśnie odporność powinna sobie poradzić z tym paciorkowcem i go zlikwidować. I podobnie rzecz ma się z Normobarią, czyli ona bezpośrednio nie zadziała na samą bakterię, wirus i tak dalej, ale pomoże zbudować odporność i wyprowadzić tego pacjenta z przewlekłego stanu zapalnego, który jest powodowany przez dane obciążenie biologiczne, w tym momencie bakterie. I podobnie sytuacja jest, która stoi za nami, czyli z plazmą, ion system, która działa też w sposób analogiczny, natomiast poza organizmem człowieka jest w stanie zlikwidować krążące w środowisku bakterie, wirusy, czyli oprócz działania wewnętrznego na organizm, na podłoże, na budowanie układu odpornościowego, plazma ta potrafi w naszym otoczeniu zlikwidować pył, zlikwidować smog, zlikwidować bakterie, zlikwidować wirusy. I na to są różnego typu badania już naukowe, które ewidentnie potwierdzają, że działanie tego typu urządzeń w postaci jonów ujemnych potrafią idealnie, w sposób precyzyjny likwidować aż 99,9% zanieczyszczeń i tego ładunku biologicznego, który krąży wokół nas i jakby cały czas nas nadkaża. Bo taka jest prawda. Wszystko, jakby nasz układ odpornościowy nie działał, tak naprawdę byśmy stąd nie wyszli o własnych siłach, ponieważ już dawno nasz żywot na tej ziemi zakończyłby się. Jacku, pięknie opowiadasz o tych wszystkich czynnikach i przede wszystkim docierania do przyczyn, bo leczenie objawowe nie załatwi sprawy, jak wiemy, mówiąc kolokwialnie. I to, myślę, jest najczęstszy problem wśród pacjentów, czy też nas wszystkich, że oczekujemy natychmiastowych rezultatów i boimy się właśnie tego kryzysu ozdrowieńczego, czyli tego, że organizm zaczyna sobie radzić, wyrzucać tą chorobę, ma objawy tego oczyszczania organizmu. Tutaj komora oczywiście tak wspiera młodość, wspiera regenerację, bo w gruncie rzeczy, drodzy Państwo, właśnie chodzi o to, żebyśmy to my mogli sobie poradzić z tym, co nam dolega i poznali też metody na to, jak sobie z tym radzić. Zanim oddamy głos Januszowi, to w miejscu, w którym jesteśmy, czyli Normobarii, tutaj w Atmosferikon, właśnie cofamy również jakby trochę swój zegar, bo odmładzamy swój organizm, między innymi poprzez namnażanie się komórek macierzystych, czyli jednocześnie wydłużaniu tych telomerów. Za chwilę będziemy to wszystko tłumaczyć. Ale ja tu pozwoliłam sobie otworzyć, Jacku, stronę na twoim wieku biologicznym. No już gołym okiem widać, że jesteście małżeństwem z dużym stażem, a wciąż młodym, więc to wszystko u was działa, ale jakbyś mógł przybliżyć tutaj te swoje wyniki.
Więc tak, ciężko mi było podejść do tego badania, bo wiadomo, badanie jednoznacznie wskazuje na to, co dzieje się w naszym organizmie, wskazuje wszelkie toksemie, wskazuje wszelkie nieprawidłowości, które występują, bo tu jednoznacznie musimy powiedzieć, że osoby, które mają te telomery krótkie, są chore. Nie ma osoby zdrowej, która ma krótkie telomery. Więc tak, laboratoria, które przeprowadzają tego typu badania, przeprowadzają je na próbce krwi żylnej, bada się tam leukocyty, a w tych leukocytach bada się właśnie długość tych fragmentów DNA, czyli tych telomerów, które występują na chromosomach. I teraz tak, w ramach tego badania, to badanie jest na stronie, bo macie książki, to 431. Te badanie ma normę. Ja jestem w wieku 49 lat, czyli te badanie troszeczkę robię w takiej grupie, która mi się kończy. Za chwilę tam wskakuję do drugiej grupy, bo to, co jest na tym niebieskim polu, ma znaczenie, w jakiej jesteśmy grupie wiekowej. Tak nam. 4, 3, 1. Tak. Czyli ja jestem w grupie tam 40, oni to mają, zaraz zobaczymy. 41, 50, tak? Czyli ja 49, czyli mówię przy końcu, czyli te badanie jakby powinno działać na moją niekorzyść, bo jak już sobie zrobię w wieku 51 lat, to statystycznie przeskoczę do tej grupy wyższej, ale będę na początku tej grupy, a tu i niestety wiekowo jestem na końcu tej grupy i tak samo bodają mnie 49-latka jako 41-latka, tak? Jest to jakby ta sama grupa, ale jest to przeskak życia 10 lat i wielu podziałów komórkowych, tak? 2 miliony komórek naszych jest zastępowanych każdego dnia 24 godziny na dobę. Także widzimy, ile tych podziałów komórkowych się odbywa. I mój wynik jest mocno poza normą, czyli odstaje dokładnie według badania 89% od swoich rówieśników. Oznacza to tyle stwierdzenie, że mój wiek biologiczny jest znacznie niższy od wieku kalendarzowego. Oznacza to tyle, że cofam się o około 10-15 lat do tyłu. Na szczęście nie psychicznie. Na szczęście tak, nie psychicznie. Dokładnie. Natomiast należy tu jeszcze zwrócić uwagę na to, że ta norma jest w zakresie tam 40-50%, a u mnie jest 89%. No i teraz pytanie, ile pomiędzy na przykład 80 a 89% było pacjentów. Z tego, co mi powiedziano, praktycznie tylko dwie osoby według grupy bananej. Także widać, że te odstępstwa są nienaturalnie wysokie. Dlatego też mogę postawić śmiało tezę, że jest czynnik, który potrafi walczyć i wydłużać te telomery, tak? Bo te telomery skracają się z każdym podziałem komórkowym. Hayflick, tak, chyba to jest tak zwana długość Hayflicka, on oznaczył tą długość telomerów i podziałów komórkowych i stwierdził, że te podziały komórkowe mogą odbywać się maksymalnie do 50 razy. Czyli jeżeli będziemy cały czas wydłużali sobie te telomery poprzez działania terapeutyczne, czy to komory normobarycznej, czy plazmy, która stoi z tyłu za mną, najprawdopodobniej te podziały komórkowe będziemy mogli zwiększać, czyli wydłużać sobie typowo życie. No i teraz tak, bardzo ważna jest sytuacja, w której mamy te telomery wydłużone w stosunku do innej grupy badanych pacjentów, ze względu na to, że te telomery, długość telomerów są typowym markerem stresu oksydacyjnego, czyli określają, czy u pacjenta występuje stres oksydacyjny, czy nie. Stres oksydacyjny polega na tym, że przy stresie oksydacyjnym mamy więcej oksydantów, czyli to, co niszczy nasze DNA, to, co niszczy naszą komórkę, a mniej antyoksydantów. Także wodór, który występuje i w plazmie, i w komorze normobarycznej, jest typowym antyoksydantem, który niszczy selektywnie wolne rodniki. Czyli to, co zagraża wewnętrznie naszym mitochondriom, czyli energetyce jakby całego naszego organizmu,
tutaj, gdzie powstaje tak zwane ATP. Bardzo istotna sprawa jeszcze jest, gdzie znowu cofniemy się do tych jelit, ponieważ mitochondria dają pewną specjalizację komórkom do różnego typu procesów. I tak na przykład mitochondria dają specjalizację komórkom układu pokarmowego i mówią im dokładnie to, iż ma następować w całym przewodzie komórkowym homeostaza. Czyli to mitochondria nakazują tym innym narządom dokładnie taką pracę. To samo dzieje się w kierunku wątroby, czyli mitochondria specjalizują hepatocyty do procesów oczyszczania się. I tak naprawdę mitochondria oddziaływują na wszelkie organy w naszym ciele. I to jest bardzo istotne. Jeżeli one są wyczerpane, mitochondria, procesy nie przebiegają prawidłowo i układ pokarmowy nie jest utrzymywany w stanie homeostazy. Dlatego też w tych dzisiejszych naszych czasach, w pogoni, kiedy żyjemy, odżywiamy się nieprawidłowo, przy wyczerpanych mitochondriach w pierwszym stopniu zawodzą nam jelita. Jeżeli mamy problem z jelitami, no to od razu dla medyka jest to hasło, że jest problem w specjalizacji komórkowej względem tego narządu. To jest takie dosyć bardzo istotne. Jak jesteśmy może przy tych mitochondriach, to zaczniemy od razu o plazmie, tak? Jacku, oczywiście przepytam cię jeszcze na temat tego, co ty robisz, a tego jest niemało, żeby mieć takie imponujące wyniki. Wrócimy do tych mitochondriów, ale myślę, że to jest dobry moment, żeby przedstawić Janusza, który jest tutaj z nami. I te niesamowite urządzenia, które są tutaj absolutnie nieprzypadkowo i to jest też jeden z elementów utrzymywania długości twoich telomerów i tak imponujących wyników, które odstają od standardu, bo niestety standardowo przyjęło się, że człowiek musi się degradować. Oczywiście, że się zużywamy, ale można być w świetnej formie, choć mija dużo czasu, bądź nie. Jak działają te cudowne urządzenia, Janusz? Czy zechciałbyś się przedstawić, nasza cudowna niespodzianko, i powiedzieć, co to za cuda? Dzień dobry Państwu. Ja mam na imię Janusz Furczeń. Tutaj zostałem zaproszony, ale przede wszystkim powiem Wam szczerze, teraz zaczynam się zastanawiać, jak przy każdym razie, jak wchodziłem do Jacka Kliniki, naciskałem na klamkę. Bo Jacek o tym wspomniał. No tutaj mamy kilka urządzeń. Są to urządzenia służące do jonizacji powietrza. Tam urządzenie z tyłu jest takie, które jest już no, takim najnowszym naszym, powiedzmy, dzieckiem. I to jest jonizator plazmowy. To jest takie urządzenie, które teraz, tak jak widać, Jacek uruchomił. Puszcza parę, ale nie trzeba puszczać parę. Puszcza parę, ale jak naprawdę puszcza parę, to nie robi tego, co powinno robić. Tak. I teraz Jacek, jak, że tak powiem, magicznie dotknie z tyłu urządzenie i włączy pewien proces, to urządzenie przestanie już rzucać nam do powietrza parę i przejdzie w formę plazmy. Tak jak widać to teraz na załączonym tutaj. Ale tu mamy dwie plazmy, jedną na ścianę, drugą. Tak, tamta plazma nie bardzo nam pomaga w jonizacji ujemnej, raczej w drugą stronę, ale ta na pewno. I to jest takie urządzenie. Co to takiego, ta plazma? No ta plazma tutaj w tym zakresie daje nam kilka uwarunkowań ciekawych, jeżeli chodzi o powietrze. Przede wszystkim oczyszcza powietrze, to co Jacek wspomniał, tam już praktycznie wyczerpał w dużym stopniu ten temat, bo oczyszcza powietrze z różnych zanieczyszczeń, pyłów zawieszonych. To, co słyszycie Państwo często, jak powstają już tak zwane smogi, no to wtedy mówi się o pyłach zawieszonych PM2,5, PM1. Te pyły zawieszone są bardzo, bardzo efektywnie usuwane, można powiedzieć, czy neutralizowane przez jony ujemne. Plazma to jest urządzenie, które jonizuje nam powietrze, ale troszeczkę w inny sposób niż na przykład to urządzenie jako jonizator też powietrza. A mianowicie w taki sposób, że... Zapraszamy pana. Proszę się nie czaić. W taki sposób, że jonizator plazmowy daje nam, można powiedzieć, ciężkie lub niektórzy mówią mokre jony. Tutaj chodzi o, można przyjąć, że atomizację wody, bo woda to już było, że tak powiem, przedmiotem no, dawniejszych badań, że jeżeli wyodrębnimy
powiedzmy z jakiegoś większego obszaru wody, z większej powierzchni, wyodrębnimy krople, tak jak to się dzieje przy wodospadach, to w tym momencie woda nabiera ładunku ujemnego i staje się bardzo pożytecznym elementem, który nam pomaga przy, można powiedzieć, regulacji serotoniny. A ten hormon wywołuje różne niestety niekorzystne aspekty, jeżeli jest go, że tak powiem, wzrost zbyt duży. Więc plazma daje nam w stosunku do różnych innych urządzeń jonizujących powietrze taką przewagę, że jonizacja następuje na znacznie szerszą przestrzeń, większą przestrzeń i jony utrzymują się, jony ujemne utrzymują się bardzo długo w tej przestrzeni. Nawet po wyłączeniu plazmy jeszcze będą oddziaływać na powietrze, którym plazma funkcjonowała i działała. Opowiadasz o działaniu tych urządzeń. Powiedz proszę Państwu, jak ważne jest działanie i skład tego powietrza, bo oczywiście można powiedzieć, ach, taka ekstrawagancja, to tak jakbym miał lepszy samochód bądź nie miał, przecież ten gorszy też będzie mnie dowoził do celu, klimatyzacja mogę mieć, a nie muszę, że to nie chodzi wyłącznie o to, żeby mieć komfort, a absolutnie o zdrowie i możliwość długiego, sprawnego funkcjonowania. No, tutaj przede wszystkim trzeba mieć na uwadze, że warunki, w jakich najczęściej dzisiaj przebywamy, w 50, od 50 do 100%, to są warunki bardzo niekorzystne, jeżeli chodzi o elektroklimat. Tak? Ten elektroklimat jest powiązany z tym, że jeśli przebywamy, tak jak Państwo często jesteście na przykład na dwutygodniowym urlopie, jesteśmy wyłączeni, ale najczęściej wtedy przebywamy poza przestrzenią zabudowaną, bez uwarunkowań tego typu, gdzie są sztuczne przedmioty, sztuczne podłogi i tak dalej, następuje praktycznie całkowite odnowienie. W ciągu 20 dni już badacze stwierdzali, następowało prawie całe odnowienie wegetatywne organizmu. Więc o tyle jony ujemne są istotne, że jest ich aktualnie w większości, tam gdzie przebywamy przestrzeni, jest ich brak po prostu. Proszę się na chwilę, tak. Ja chciałam przy tej okazji wspomnieć o tym, że ci panowie kiedyś zbadali obecność jonów na przykład w centrum Warszawy. Powiedzmy, ile jonów jest niezbędnych do tego, aby funkcjonować i żyć i ile tam było w centrum? Ile jonów jest potrzebne? To jest dobre pytanie, tak? Ciężko odpowiedzieć na to, ponieważ starożytni nie wiemy, jak badali te jony ujemne, ale wiemy, że ośrodki medyczne, które budowali, na przykład Asklepion na wyspie Kos w Grecji, gdzie byłem i badałem jony ujemne, tam tych jonów ujemnych na dzień dzisiejszy, w dzisiejszym nowoczesnym świecie było 4,5 tysiąca jonów ujemnych na centymetr sześcienny. Na chwilę obecną, nie wiem, czy Arku badałeś jony dzisiaj, czy nie? Przed chwilą. Ale nie tu. A tutaj jest. Nie. Ale możemy. A tu ile wyszło? Tutaj wyszło w tej chwili kilkadziesiąt tysięcy oczywiście jonów ujemnych na centymetr sześcienny. Wow. Znaczy w miejscu, gdzie siedzę. Mhm. Zaraz zobaczymy, ile mamy tu, ale odpowiadając na Twoje pytanie, w mieście tych jonów potrafimy mieć w zależności od pory roku, w której przebywamy. Czyli tak, zimą, w okresie smogu, czyli zapylenia powietrza, jonów ujemnych może nie być całkowicie, czyli możemy mieć na plusie, na przykład plus 100, plus 200, plus 300 jonów, ale dodatnich. Co wtedy się dzieje? Rozwijają się wszystkie bakterie, wirusy, wszystko zaczyna żyć. To, co jest patogenne, bo patogenne lubi składnik dodatni. Patologia lubi plus. Tak, patologia lubi plus, a organizm ludzki i komórki człowieka przyswajają, znaczy źle powiedziane, bo przyswajają to, co dodatnie, czyli różnego typu minerały, pierwiastki, które są naładowane dodatnie. Dlatego też błona komórkowa musi być naładowana ujemnie. Natomiast wracając do powietrza, te powietrze przykładowo w Warszawie w dniu dzisiejszym może mieć 700 jonów ujemnych tutaj na Pradze, ale w centrum miasta, gdzie jest większe zanieczyszczenie, tych jonów ujemnych na przykład może być 150-200. Czyli widzimy, że różnice są znaczące pomiędzy 100, 200, 300 do 700 jonów na centymetr sześcienny, a przykładowo
w Asklepion, tak jak mówiłem, na KOZ. Latem będziemy mieli 4,5 tysiąca jonów, bo sam te jony zbadałem. Także widzimy, że tam, gdzie jest większy przewiew, gdzie jest więcej zieleni, tych jonów będzie więcej, natomiast gdzie jest silna gospodarka człowieka w postaci wyniszczania środowiska, różnego typu pól elektromagnetycznych, całego smogu samochodów, tlenków azotu, papierosów i wszystkiego, co nam... No też negatywnie, dodatnio, tak? To samo formaldehyd, to są dokładnie te same związki, które występują, kiedy występuje smog za oknem, czyli w okresie grzewczym, tak? Ta sama sytuacja. Dlatego też istotne jest, że jeżeli nie mamy dostępu do tych jonów ujemnych, a niestety nie mamy, kiedyś w górach, kiedy badano jeszcze w latach 70. w Polsce te jony ujemne, twierdzono, że tych jonów ujemnych w górach jest 2,5 tysiąca i podobnie nad morzem. Nad morzem działa efekt Lenarda, ponieważ rozbijanie fal morskich powoduje powstawanie jonizacji ujemnej. W górach, gdzie mamy duże połacie, na przykład w górach niższych połacie lasów, po prostu lasy iglaste czy liściaste powodują naturalną produkcję jonów ujemnych. To jest tak, jak z miernikiem sobie staniemy pod jakimś świerkiem, poruszamy im, to miernik za chwilę zacznie wskazywać jony ujemne. To samo dzieje się w momencie, kiedy mamy wiatr, ale delikatny, powiedzmy, bo wiatr silny powoduje odwrotny efekt. Tych jonów ujemnych pojawia się więcej. Ciekawostką taką jest, że wiatr halny, który występuje na terenach Polski i podobne wiatry, które występują w innych rejonach Europy, czyli na przykład Sirocco gdzieś tam na południu i innego typu rodzaje wiatrów, które występują na innych półkulach ziemskich, w momencie, kiedy zaczyna wiać halny, człowiek przeważnie czuje się źle. Statystyki podają, że wzrasta ilość zachorowań, samobójstw, tak, też wzrasta. Dzieje się to dlatego, ponieważ środowisko przy tym wietrze suchym zostaje całkowicie pozbawione jonizacji ujemnej, czyli tych jonów ujemnych nie ma. Dlatego też i w komorach normobarycznych, tak jak wiszą szczotki węglowe, które produkują jony ujemne nad nami, dozują te jony ujemne, tak samo ta plazma jako jeden z wielu składników, które produkuje, bo ta plazma, która stoi za nami, to nie jest nic aż tak nadzwyczajnego, można powiedzieć, bo tu korzystamy, ja ją wyłączę, tylko i wyłącznie z prostej trzyatomowej cząsteczki wody, w której zawarte są dwa atomy wodoru i jeden tlenu. No i widzimy, w tej chwili wychodzi zwykła para wodna, natomiast kiedy poddamy ją obróbce, tutaj jest komora plazmatyczna, zaczyna pojawiać się już inny stan skupienia, inna, o, już włączymy sobie, o, widać? Mija, tu wychodzi taka para wodna. No i tak jak tam Artur w drugiej części sali ma tych jonów ujemnych, ile? 200 tysięcy? Kilkadziesiąt. Tu mamy do 500 tysięcy, 300, o teraz 400 tysięcy, około 500 tysięcy jonów ujemnych. Ten wskaźnik jonów ujemnych oczywiście, jak nie będziemy mieli ciśnienia, a zastosujemy tą plazmę w domu, będzie o wiele wyższy, ponieważ ciśnienie zgniata troszeczkę tą plazmę, także inne warunki pracy są w podwyższonym ciśnieniu, a inne warunki pracy będą w środowisku takim zewnętrznym, którym będziemy mogli na przykład w warunkach domowych używać sobie plazmy. No, tak zwanym naturalnym, nie do końca już naturalnym, bo bardziej zdegradowanym. I tu musimy sobie powiedzieć, jakby definicję podać działania tych jonów ujemnych. Elementy krwi nasze okrążone są naładowanymi elektrycznie jakby cząsteczkami, przez co komórka dostaje ten ładunek ujemny. Kiedy tego ładunku ujemnego zaczyna brakować, bo jest go za mało w powietrzu, ponieważ przez układ oddechowy, przez pęcherzyki płucne, te jony ujemne są rozprowadzane w organizmie do komórek naszego ciała, ta komórka powinna nabierać ładunku ujemnego. Jak się tak nie dzieje,
komórka zaczyna nabierać, czyli przewyższać ładunek dodatni, wtedy niestety tak zwana pompa jonowa nie działa, czyli komórka nie wchłania odpowiednich substancji odżywczych. To tak jakbyśmy sobie porównali organizm do na przykład latarki z baterią, czyli latarka z baterią świecąc potrzebuje ciągłego doładowywania, tak samo nasz organizm potrzebuje ciągłego doładowywania w postaci jonizacji ujemnej. Dlatego ta jonizacja ujemna jest tak istotna dla naszego organizmu i działa oczywiście prozdrowotnie. Jest też wiele różnego typu badań naukowych, które przedstawiają działanie tej jonizacji ujemnej. Na przykład jonizacja ujemna w prosty sposób potrafi na przykład bez podania jakichś leków chemicznych obkurczać na przykład drogi oskrzelowe. Ale najczęstsze działanie jest działanie właśnie ożywcze na organizm ludzki, przez co komórka nabiera tego ładunku ujemnego i nie tworzą się we krwi żadne konglomeraty, czyli reologia krwi, czyli ta lepkość, wszystkie te substancje krwi wracają do normy, nie dochodzi do tak zwanych sklejania się ciałek krwi, czyli układ oddechowy pacjenta zostaje odciążony i co najważniejsze dotleniony. Dlatego też druga substancja, która pojawia się nam w urządzeniu plazmatycznym, to jest wodór, identyczny wodór, który też wdychacie tutaj przebywając w komorze normobarycznej. Właśnie, więc mamy tu mnóstwo dobrych właściwości. Janusz, teraz jest ten moment, żebyś nam wytłumaczył, jak po kolei działają te urządzenia, jaki mają bezpośrednio wpływ na zdrowie. Świetnie, Jacek, że zbadałeś takie idealne warunki, więc możemy sobie tutaj siedzieć, opowiadać, ponieważ już jesteśmy w świetnej formie. 700 tysięcy mamy, a na przykład w centrum Warszawy potrafi być zero, bądź zupełnie na plusie, bez jonów ujemnych, albo ewentualnie 150, więc sami Państwo odpowiedzcie sobie na pytanie, co warto zrobić, żeby to zdrowie zachować. Pomyśl o tych czynnikach, chociaż nawet nie musisz o tym, Jacku, myśleć, bo możesz po prostu rzucać z głowy, czyli z tak zwanego niczego. Jakie czynniki są najważniejsze, żeby zachować właśnie zdrowie jelit, czyli tego tak zwanego drugiego mózgu, chociaż tak sobie myślę, czy nie pierwszego jednak, bo ciężko dobrze myśleć i dobrze się czuć, jeżeli one nie działają. I tego, co ty wprowadziłeś w swoim życiu za zmiany i czego używasz na co dzień, żeby mieć taką dobrą formę. A ciebie, Januszu, poproszę teraz, żebyś opisał nam te urządzenia, jak one działają i co emitują. Więc tak jak przedtem już zaczęliśmy od urządzenia jonizator powietrza, ale to jest jonizator też wzbogacony o kamienie szlachetne, które nawet po wyłączeniu jonizatora będą oddziaływać na przestrzeń, rezonując, wywołując odpowiednie fale. Te kamienie są w środku usadowione odpowiednio, tutaj konstrukcyjnie. Pan Arkadiusz się do tego przyłożył też, żeby to działało sprawnie i zanim wiązka jonów ujemnych wyjdzie nam przez szczotkę węglową, którą tutaj mamy na zewnątrz, no to jest przejście tych jonów następuje przez odpowiedni jeszcze układ właśnie kamieni szlachetnych. To jest jonizator powietrza. Jaki? Brylanty? Myślę, że nie będziemy tego zdradzać jeszcze, ale brylanty nie. Tak. Myślę, że to jest, drodzy panowie, świetny pomysł zamiast pierścionka zaręczynowego. To jest zdrowsze. Zdecydowanie zdrowsze, chociaż może komuś też przyniesie i pierścionek, jakie zdrowie. Dobrze, także to jest jedno z pierwszych, powiedzmy, urządzeń. Dalej mamy urządzenia służące do wzbogacania wody. Wodór molekularny, wodór cząsteczkowy. To jest takie urządzenie przenośne, generator wodoru przenośny, który na zasadzie... Jak działa, co robi? Jak działa? Taki generator, jeżeli pozwolisz, to ja odkręcę. Tutaj, tak jak Jacek powiedział, w Normobarii Atmosferikon mamy oczywiście wysoką, wyjątkowy poziom wodoru, który odpowiedzialny jest również za to naprawianie naszego organizmu i pełną regenerację, a tu mamy jeszcze urządzenia, które mogą to wzbogacić na zewnątrz. Urządzenia dlatego, że nie za każdym razem nie możemy, no chociaż niektórzy śpią także w komorze z tego co wiemy. Najlepiej może i mieszkać, ale no nie wszyscy mają tą okazję, w związku z tym wodór, jak Jacek wspomniał, jest aktualnie bardzo mocno eksplorowanym tematem przez naukowców i badaczy, ale też przez osoby, które go używają na co dzień.
Definitywnie jestem przykładem używania wody wodorowej od praktycznie ponad 10 lat. Myślę, że warto, dlatego że wodór ma co najmniej kilka cech. Oczywiście można poczytać na ten temat już aktualnie sporo różnych badań dostępnych. Dalsza eksploracja tego tematu musi nastąpić jeszcze, bo jest trochę jeszcze mało przypadków klinicznych, które muszą być poddane badaniu przy zastosowaniu wodoru molekularnego, ale takie urządzenie pozwala nam na co dzień posiadać, że tak powiem, i pić wodę, tak zwaną wodę wodorową, nazwijmy to, tak? Wszędzie, gdzie jesteśmy, bo jest na tyle, że tak powiem, zgodne, wystarczy uzupełnić, tak jak przed chwilą Jacek to zrobił, włączyć, urządzenie zaczyna nam w tym momencie, można powiedzieć, doładowywać wodę wodorem. No, ktoś może powiedzieć, no jak to, wodę wodorem, skoro woda to już wodór w pewnym sensie. Natomiast tutaj nie ma połączenia, nie następuje żadne połączenie wodoru z cząsteczkami wody. Tak obrazowo można by przyjąć, że wodór jest pomiędzy cząsteczkami tej wody, ale woda jest wtedy bardzo bogata, co można też zweryfikować odpowiedniego rodzaju miernikami lub też reagentami, że po takim procesie przed nalaniem woda będzie miała, na przykład taka woda standardowo z kranu ma wodoru w granicach 0,602, mniej więcej tak się przyjmuje, natomiast taka woda będzie miała stężenie wodoru na poziomie na przykład 1 ppm, a czy 1 zamiennie 1 mg na litr, tak? Bo zawsze przekłada się ten wskaźnik na litr, dlatego że maksymalna rozpuszczalność wodoru w wodzie to jest 1,6 ppm, czyli części na milion wody i tego się generalnie nie przekroczy. Tak. Musimy się tutaj pochwalić, bo czujemy się tak, jakbyśmy wygrali w Totolotka i to jest o wiele lepsze, bo było ponad 1,045 milion mamy teraz. I znowu pragnę przypomnieć. Zobacz, a pragnę przypomnieć, że w centrum jest czasem zero, więc różnica jest spora. Do czego możemy tego wodoru używać, czyli takiej wody? Tak. Takiej wody, w zasadzie zastosowań wodoru jest kilka i metod jego przyjmowania już aktualnie też metody się zwiększają. Japończycy od lat 60. używają wody wodorowej zarówno do picia, jak i do kąpieli na przykład. Nie? Było takie badanie, nie chcę skłamać, bo nie jestem pewien daty, ale wydaje mi się, że gdzieś w 2011 roku, kiedy część pacjentów była... kąpała się w wodzie wodorowej przez czas, odpowiedni czas okres i po tych 3 miesiącach tego okresu kąpania się definitywnie było stwierdzone, że pacjenci mają zdecydowanie mniejszą ilość zmarszczek na szyi. To jest badanie, do którego można dojść, ewentualnie linki też są dostępne, jakby była potrzeba. W każdym razie wodoru możemy używać do picia, ale wodoru możemy używać także poprzez inhalację, tak? I plazma na przykład daje nam taką możliwość. Taką możliwość daje nam na przykład właśnie plazma, że oddychamy, no i oczywiście komora normobaryczna, gdzie również oddychamy cały czas, czyli wentylujemy się powietrzem, tak? Które jest bogate w wodór molekularny. To jest jedna metoda, picie wody, druga metoda, powiedzmy, inhalacje. Jest jeszcze kilka metod, z takich najciekawszych ostatnio, na które się natknąłem, to wpuszczanie odpowiednich nanorobotów w określone miejsca, gdzie występuje, nazwijmy to, jakieś zakłócenie w organizmie albo bardzo poważne zakłócenie, typu komórki nowotworowe, gdzie nanoroboty odpalane są po skierowaniu wiązki, która uruchamia po prostu je i w tym momencie wydobywa się duża ilość wodoru, ale już w punkcie, który jest potrzebny, w miejscu, które potrzebuje tego wodoru w dużej ilości. Tak? Czyli te nanoroboty działają trochę tak jak komórki macierzyste, tak? Ale jak je generujesz? Bo to oczywiście brzmi dosyć tajemniczo. Nanoroboty. Czy pijesz tą wodę i tam się ujawniają nanoroboty? Tak. No, ja nie stosuję na razie nanorobotów. To jest jako ciekawostka, którą w ostatnim okresie się natknąłem, że to są nowe formy podawania wodoru. Bo nie zawsze wodór, mimo tego, że posiada bardzo dobre właściwości dyfuzyjne i w zasadzie jest w stanie pokonać wszelkie granice międzykomórkowe, dlatego to, co Jacek wspomniał, dociera do mitochondrium i potrafi, można powiedzieć, regulować ilość wolnych rodników, żeby prowadzić do homeostazy, bo to nie jest tak. I pewne
pewne sytuacje jeszcze nie są rozstrzygnięte, jeżeli chodzi o działanie wodoru, czy on bezpośrednio stanowi takiego zamiatacza wolnych rodników, czy też wpływa, bo w dużym stopniu jest sygnalizatorem dla naszych takich enzymatycznych systemów, które są odpowiedzialne za to, żeby tą redukcję wolnych rodników trzymać w ryzach na pewnym poziomie, żeby ich nie było naddatku, tak? I tutaj wodór moduluje w różny sposób i jest sygnalizatorem dla właśnie tych systemów, żeby one włączyły się. To jest bardzo inteligentne działanie, czego jeszcze nie wiadomo dlaczego, co i jak. Te mechanizmy nie są do końca znane, ale wodór aktywuje, można powiedzieć, wtedy tą przestrzeń dla tych systemów sygnalizacyjnych, kiedy jest potrzebna. Nie w każdej chwili, tylko wtedy, kiedy jest potrzebna. Wiadomo, że w każdej sekundzie w zasadzie w naszym organizmie jest walka. I walka pomiędzy, powiedzmy, systemem powodującym wzrost wolnych rodników i znowu walka ze strony organizmu, żeby tą ilość wolnych rodników utrzymać na jakimś tam poziomie, który utrzymuje naszą homeostazę w organizmie. Także to są takie elementy. Drodzy Państwo, tak naprawdę życie to oddech. Mówi się do ostatniego oddechu, od pierwszego oddechu. Bez oddechu nie ma życia. Najkrócej możemy wytrzymać bez oddychania. Długo można żyć bez sensu, można długo żyć bez jedzenia, bez wody trochę krócej, a bez powietrza wcale. Więc to dwa najważniejsze czynniki. Oddychanie i nawadnianie. Oprócz tego, oprócz tych urządzeń, o których mówisz, mamy plazmę i jeszcze tutaj jest jakiś taki generator. Dobra, to jest skrzynka, ale mamy dwa mierniki. Jeszcze powiedziałeś, Jacku, jest miernik jakości powietrza tutaj. Tak, tylko niestety tutaj włączając miernik widocznie on fałszuje wyniki, bo źle pokazuje nam, tak? Ciśnienie powietrza powoduje tego. Ja o tym zapomniałem, ale parę lat temu próbowaliśmy właśnie ten sam miernik użyć i tutaj niestety użyta technologia w tym mierniku i ciśnienie powoduje to, że są zafałszowania. Także tak to wygląda. Widocznie jakieś jest inne mierniki, widać jak sobie radzą, ale no mówię, tutaj mamy do czynienia z innym środowiskiem, ale ważne jest to, co mówiłeś, że bez pożywienia na przykład człowiek jest w stanie przeżyć długo, miesiąc, ale bez wody i bez powietrza dosyć krótko, tak? Bez powietrza kilka minut i to wszystko w zależności od wytrzymałości danego organizmu. A dlatego tak istotne jest powietrze, którym oddychamy. Oddychamy 16 razy na minutę, daje to 960 razy na godzinę. Z każdym wdechem wdychamy aż pół litra powietrza, to jest bardzo dużo. To jest 480 litrów na godzinę, 11 tysięcy litrów powietrza na dobę, 4 miliony litrów powietrza na rok i aż ponad 300 milionów litrów powietrza przez całe życie. To są potężne ilości. I teraz ile związków chemicznych, tlenków azotu, które będą wpływały na rozwój na przykład chorób związanych z jelitami, czy to wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego, czy chorobą leśniowskiego Crohna, oddziaływuje poprzez właśnie ten wdech. Czyli oddychając tlenkiem azotu, załatwiamy sobie w pewien sposób jelita. Dlatego tak bardzo istotny jest wodór, to co mówiliśmy, bo jeżeli on dociera do mitochondrium, do centrum komórki, likwidując w jakimś stopniu selektywnie, czyli wybiórczo, te wolne rodniki, głównie te hydroksylowe, dalej sprawnie działające mitochondria specjalizują działanie komórek w obrębie innych narządów, na przykład to, co mówiłem, narządzie układu trawiennego jelita cienkiego. Dzięki temu jelita są w stanie głównie błona śluzowa jelita, tak naprawdę nabłonek jelitowy, wytworzyć naturalne mechanizmy obronne przeciw różnego typu patogenami, no bo jeżeli spożywasz, to po pierwsze trafia to do żołądka, później to wszystko, ta treść przetworzona już w żołądku trafia bezpośrednio do jelita cienkiego,
Dlatego tam te mechanizmy obronne muszą być na najwyższym stopniu gotowości. Czyli tak zwane połączenia tight junctions, czyli te ścisłe połączenia międzykomórkowe, to z łaciny zolone oculandem się nazywa, tak, są dosyć istotne, a jeżeli nie ma tej specjalizacji względem danych komórek, czyli nie ma homeostazy w jelicie cienkim, ponieważ mitochondria działają nieprawidłowo, ponieważ są w stresie oksydacyjnym, to wszystko ma potężne działanie. Dlatego wodór być może nie działa bezpośrednio na jelita, ale w sposób pośredni jak najbardziej działa na ten organ, z którego wypływa aż według mnie 99% chorób. To jest bardzo istotne. No właśnie, mówisz działa, działa, używamy cały czas określenia działa, bo zwykle jak słucham ludzi, którzy mówią, że a to nie działa, zapominają o tym, że tak naprawdę wszystko działa cały czas, więc to złe powietrze na nich również działa, więc pokarm i ten duchowy, i ten fizyczny również cały czas działa, więc potrzebujemy absolutnie to równoważyć. Czego zatem potrzebujemy w domu, żeby rzeczywiście wyjść do tego lotu poziomego i mieć dobre zdrowie? Tutaj pytanie dość obszerne, Olu, ale postaram się sprostać. Jak dokładnie w każdym bądź razie powiedzmy poszczególne elementy, no tak jak wspomnieliście, tu jest ważnym elementem jest powietrze, tak jak było wspomniane, bo jest nieodzownym elementem do życia na bieżąco i nie ma możliwości, żeby przetrwać dłużej niż kilka minut bez niego. Teraz jakość powietrza polepszamy między innymi dzięki tego typu produktom, jak tutaj widać, czyli jonizator powietrza, który daje nam bogactwo jonizacji ujemnej w przestrzeniach, a szczególnie w dużych miastach, gdzie mieszkamy, na przykład w mieszkaniach, jest potrzeba nieodzowna posiadania, powiedzmy, jonizatora, powiedzmy, który daje nam jony ujemne. To samo w samochodzie, a wręcz w samochodzie jeszcze dochodzi kolejna akcja, bo w samochodzie od silnika mamy niskie częstotliwości, czyli pola elektromagnetycznego. I w samochodzie absolutnie jonizator jest nieodzownym elementem, który powinien być w zasadzie w każdym aucie. Więc co do powietrza, jonizacja ujemna niezbędna w zasadzie. Wodór. Co do niezbędny co do funkcjonowania, do picia i w zasadzie no do... i cleansing letowy, tak. Jeszcze o tym nie mówię. Jeśli ktoś ma możliwość kąpania się w wodzie wodorowej, też można przez tak zwane trzecie płuce, jak a Jacek dolać wspominał. Sobie trochę, czy to nie zadziała? Trzeba by było mieć taką 100%. Dolać w sensie? Znaczy to jak doleję do normalnej wody, taki kawałek, to się zrobi trochę wodorowa? Po prostu zmniejszyć ilość cząsteczek wodoru w tym, powiedzmy, już w tej pojemności. Ale już trochę zadziała, jak doleję do wanny. A nie, do wanny to raczej nie. Do wanny nie. Do wanny trzeba używać wtedy specjalnych urządzeń, które mają bardzo dużą możliwość, że tak powiem, mają bardzo dużą możliwość wodorowania wody, bo to już musi być bardzo mocne urządzenie, które daje dużą ilość cząsteczek wodoru na minutę. Ale nie tyle, no bo możemy ozonować również wodę. No tak, możemy, ale tutaj raczej ozonowanie to jest inna przestrzeń trochę, a tutaj wodorowanie inna przestrzeń. No, proszę bardzo. Dodatkowo na łamach The Daily Telegraph w 2017 roku redaktorka napisała, że wodór jest nowoczesnym, świętym gralem długowieczności i że kobiety właśnie powinny na skórę stosować nie kremy, a wodór, który zadziała o wiele lepiej niż każdy najlepszy krem. No to tutaj tak jak wspomnieliśmy, badania i w zasadzie aktualnie wodór jest bardzo mocno używany w kosmetologii właśnie z tego powodu, o którym Jacek wspomniał, bo tam efekty są bezpośrednio widoczne szybko. Już jeżeli chodzi o to, co Ola wspomniałaś, że picie wody, no to nie odbywa się tak, że napijemy się, nie wiem, szklankę wody wodorowej raz na tydzień i oczekujemy efektów. To nie ma szans. Nasz system też produkuje wodór w jelicie, ale to są za małe ilości wtedy. Musi być po prostu większa dawka. Tak przyjmuje się według, można powiedzieć, dotychczasowych badań. Od razu tak wspomniałem, badań jest takich stricte ponad 1000, ale to i tak jest wszystko za mało. Musi minąć jeszcze czas okres, żeby poznać mechanizmy oddziaływania wodoru w określonych sposobach i jeżeli chodzi o jego modulację komórki, sygnalizację i tak dalej. Te wszystkie elementy jeszcze muszą być poznane, ale wiadomym jest, że to co Jacek wspomniał, wodór działa w sposób taki perfekcyjny, można powiedzieć, bo wybiera
najbardziej szkodliwe wolne rodniki, tak, w organizmie. Jeżeli, a skóra jak wiadomo, bo to jest nawiązanie do tego, co zapytałeś, skóra jak wiadomo, na niej powstają często oksydacje, no ze względu na to, jakie mamy powietrze, zanieczyszczenie i tak dalej. W związku z czym, gdybyśmy na przykład zrobili taką wodę, no są specjalne mgiełki, nie wiem, ty widziałaś, na przykład takie powiedzmy bezpośrednio, ale gdybyśmy zrobili taką wodę i sobie na przykład namaczali twarz, no to też będzie działać, tylko trzeba byłoby to wtedy znacznie, zdecydowanie częściej robić i na pewno efekt byłby. To najczęściej osoby, które używają wody na skórę, mówią, że skóra staje się po prostu taka bardziej, można powiedzieć, związana, nie wiem jak to powiedzieć dobrze pod kątem, taka gęsta. Jest po prostu w zdecydowanie lepszej kondycji. Więc jeżeli chodzi o zewnętrzne zastosowania, tutaj efekty już są duże i wiele gabinetów w Polsce również już aktualnie stosuje wodór do celów kosmetologicznych, także że pod tym względem jest to mocno używane. Drodzy Państwo, bo zdrowie to uroda, uroda to zdrowie. No, ciężko, żeby pięknie wyglądać, będąc w złym stanie zdrowia, to można na chwilę zakamuflować, co też jest dosyć powszechne teraz w świecie, ale zwykle bardzo źle się to kończy, później się wygląda gorzej i się gorzej czuje. Wróćmy do tej plazmy, bo tego jeszcze nie opowiedzieliśmy. Co tutaj jest rozczłonkowane i dlaczego to jest dobre? Poproszę, oczywiście, że chcę tej wody, zaraz się nią obleję. Ale na razie będziemy się zachowywać przyzwoicie, więc wypijemy za Wasze zdrowie, drodzy Państwo. Co się dzieje tutaj w tym urządzeniu? Więc tak, urządzenie przetwarza zwykłą wodę w kilka czynników, tak? Czyli prostą tą cząsteczkę trzyatomową rozbija na jony ujemne, czyli to, co wykrywamy sobie na przykład tutaj tym miernikiem, czyli tu przestawimy sobie miernik, no i mamy od razu 6 milionów jonów tutaj z wylotu. Te jony ujemne są niezwykle trwałe, ponieważ ten jon ujemny jest zawarty w kropelce, mikrokropelce wody, która roznosi się poprzez podmuch, tak jak chmura, wszędzie po zamkniętym pomieszczeniu, no i w pewnym momencie kumuluje się, tu już wszędzie te jony będą. Także jak odejdziemy sobie nawet dalej, z miernikiem będziemy w podobnym, na pewno troszeczkę mniejszym ilości, ale będziemy je wykrywać, one będą sobie wszędzie krążyły. Zróbmy to, Janusz, zmierz proszę na końcu, tam gdzie są Państwo. Tam przejdź sam. Tutaj mamy. Proszę bardzo. Możecie szczytać. Ile mamy? Pół miliona. Pół miliona? To brzmi zawsze dobrze, pół miliona. Ta. I teraz Janusz pójdzie do Państwa na wycieczkę. Proszę nie wrzucać nic do kapelusza Januszowi. To nie o to chodzi. Nie ma kapelusza. Tutaj będzie to troszeczkę zaburzone, dlatego że klimatyzacja nie jest tamtą stronę. A, no to jak masz klimatyzację, to nie. A musisz włączyć na chwilę, musisz troszeczkę bliżej, Janusz. Tak, no to ja podejdę troszeczkę bliżej. Albo trochę bliżej, żeby mniej więcej spadać. No i to tak jak Arek tutaj wspomniał, bo tutaj mamy, powiedzmy, tam mamy bieżące wskazanie 100 tysięcy. No ale to bardzo wysoko. Drodzy Państwo, proszę mi. 100 tysięcy, milion. Tak, ale drodzy Państwo, macie teraz 100 tysięcy przed oczami. Jeżeli ktoś czuł się biednie, to teraz może czuć się bogaty. A na zewnątrz mamy 700. Bo to największe bogactwo, zdrowie. Tak, no bo... Zatem, to są te czynniki. Pytałam Cię wcześniej, Jacku, o to, co Ty stosujesz, żeby mieć tak imponujące różnice wobec tego, co jest niestety na niskim poziomie, więc cały czas o tym opowiadasz. To jest to. Dokładnie. Widać to bezpośrednio po wyniku. Nie jestem pierwszy, który też takie badanie genetyczne wieku biologicznego. Zrobiłam? Nie. Na razie jeszcze nie. Dziękuję. Też doktor Pokrywka robił sobie badanie, zresztą widziałem, wisi, tak, przed wejściem do komory, także widzimy, że zarówno i komora norbobaryczna, i zarówno urządzenie plazmatyczne ewidentnie dzięki wodorowi są w stanie wpłynąć na naszą, na nasz tak naprawdę wiek biologiczny, no i kondycję organizmu, no bo to jest najważniejsze. Wtedy organizm sobie radzi z tymi wszystkimi zewnętrznymi toksemiami, z tym zewnętrznymi czynnikami zapalnymi, wewnętrznymi, całkiem inaczej niż organizm, który w
tego typu warunkach nie przebywa. Oczywiście odżywiam się zdrowo, uprawiam sporty, ale moja długość telomerów, to co zbadaliśmy, jest nadprzeciętna, nie jest normalna. Także jak 11% badanych ma te telomery daleko, daleko, daleko w tyle, bo w normie 40-50, a ja mam w normie prawie 90. Także wynik ten jest jak dla mnie bardzo satysfakcjonujący. W chwili obecnej przeprowadzamy eksperyment, zwiększam sobie w warunkach domowych, w warunkach pracy ilość tej plazmy wdychanej przez układ oddechowy, także zobaczymy, co się stanie po 3 miesiącach, bo po 3 miesiącach tego typu badanie na pewno powtórzymy, ponieważ te leukocyty odradzają się jakby, tak? Następuje tutaj ten podział komórkowy, co pomiędzy 20 dni w leukocytach zmiany są, a 20 parę lat nawet, tak? Te najdłuższe żyjące, ale tu już można określić po tych 20 dniach od tego badania, zmieniając znowu środowisko, w którym przebywam, czyli zwiększając ilość tej plazmy, w której do tej pory przebywałem. Do tej pory przebywałem głównie w pracy w swojej klinice oraz w trakcie snu, gdzie pracowała jedna plazma w odległości około 3 metrów. W chwili obecnej pracują u mnie w sypialni, tu gdzie się najwięcej przebywa, dwie plazmy. Jedna pracuje bezpośrednio przy moim układzie oddechowym. No i zobaczymy, wtedy będziemy mieli tak naprawdę jednoznaczny wynik, czy i na ile te urządzenie jest w stanie wydłużyć te fragmenty DNA na chromosomach, czyli wydłużyć typowo telomery, które, tak jak mówiłem, są markerem jakości i długości życia i markerem stresu oksydacyjnego. Czyli jeżeli one u mnie są długie, ewidentnie możemy powiedzieć, że stresu oksydacyjnego chyba raczej nie ma, tak? Nie występuje. Albo się niweluje. Albo non-stop jest niwelowany, może, no tak, niwelowany, tak, w pewnym stopniu, tak, poprzez oddziaływanie właśnie na rodniki hydroksylowe, które uszkadzają DNA, przez co komórki gorzej się dzielą, czyli nie mogą jakby się w odpowiedni sposób replikować, a w szczególności ta informacja DNA zostaje w ten sposób gdzieś przekształcona, w nieodpowiednich ramach przekazana. I jeszcze ostatni składnik, który jest dosyć istotny w plazmie, to jest tak zwany tlen singletowy. On tak naprawdę dotyczy pomocy w naszym organizmie detoksykacyjnej, czyli przetyka mikronaczynia włosowate, czyli tak zwane kapilary, dzięki czemu procesy detoksykacyjne przebiegają bardziej prawidłowo i te najmniejsze odgałęzienia całego układu są doczyszczone, można powiedzieć, czyli taka dokładna miotła, która zaczyna wyczyszczać, dzięki czemu organy pracują sprawniej, nie są obciążone przez różnego typu związki, w szczególności związki metalu ciężkich, które niestety oddychamy tymi metalami każdego dnia i kumulują się w różnych partiach narządów naszego organizmu. Głównie jest to wątroba, nerki, w niektórych przypadkach, na przykład autystycznych u dzieci, w okolicach mózgu, tak, gdzie powodują różnego typu stany zapalne i powstawanie na przykład autyzmu. To jest bardzo częste. Świetnie. Drodzy Państwo, zatem nie bądźmy normalni w tym założeniu, a w tyle miejmy te wszystkie pomysły, które zabraniają nam szukać takich dobrych, nowych, ale też tradycyjnych rozwiązań, bo to o to chodzi. Medycyna współczesna to nie jest paczuszka, która spadła z nieba, na której było napisane, a teraz to będzie to, tylko kiedyś ktoś musiał zająć się, drodzy Państwo, badaniem żywych organizmów, żeby dojść do takich rezultatów, a przyczyny są najważniejszym elementem, dzięki któremu możemy podnieść jakość swojego życia i doznać tak zwanego uleczenia bądź lepszego stanu zdrowia. Ciężko w naszych czasach powiedzieć, że można unikać stresu jako takiego, bo jeżeli rzeczywiście mamy dużo wyzwań, to ten stres będzie się pojawiał. Oczywiście życzymy Państwu jak najmniej tego stresu, ale życie w odwadze czasem tego stresu dużo dostarcza. No, ja go mam na przykład po jakimś locie, którego mogłam nie planować, a tak się dzieje. Więc
powiedzmy sobie szczerze, ta niwelacja tych czynników tutaj, niwelowanie ich jest bardzo istotne, że pozwalają właśnie pozbywać się tego, co nagromadziliśmy przez większość życia. No ta niwelacja tutaj w postaci zarówno tych, powiedzmy, ionizacji ujemnej i wodoru i tlenu singletowego, no te elementy w zasadzie działają niezależnie, bo wodę, można powiedzieć, pić każdy musi. Nie ma innej możliwości. Jeśli teraz wodór, jako wodór molekularny, o którym rozmawialiśmy i który był wspomniany, jest jako jeden z elementów, stanowi taką, że tak powiem, bardzo mocną strefę, która wpływa na system oksydacyjny, żeby równoważyć te przestrzenie do homeostazy, doprowadzać, no to dlaczego wody nie pić z wodorem? Nie ma przeciwwskazań żadnych, dlatego że wodór do tej pory, jedna z jego takich bardzo istotnych cech to jest brak produktów ubocznych. Czyli nie ma możliwości, żeby w zasadzie nasz system zadziałał do tej pory w żadnych badaniach, nie zostało wyprowadzony jakiś wniosek, który by spowodował, że możemy myśleć o czymś, co powoduje, że na przykład wypicie 3 litrów wody, powiedzmy, że ktoś tyle potrafi, spowoduje jakieś zakłócenie w naszym organizmie. Do tej pory wszystkie badania wskazały na jednoznacznie taki element, że jest brak, praktycznie zero toksyczności oddziaływania wodoru. Bo on w momentach, kiedy jest potrzeba, to można tak przyjąć, że działa, ale kiedy nie ma tej potrzeby, to pozostawia, że tak powiem, wszystkie systemy w spokoju. Dlatego też to, co Jacek wspomniał, oddziaływanie selektywne jest tutaj bardzo dobrym elementem. No a co do powietrza, no to w zasadzie ciężko mi coś dodać, bo zostało bardzo dużo rzeczy powiedziane, a powietrzem każdy oddychać musi, tak samo jak i z wodą, więc tutaj ta jonizacja przy aktualnych, tu nie chodzi o to, że chcemy wprowadzać jakieś, że o, każdy musi zjonizować, bo i tak dalej. Chodzi o to, żeby ta przestrzeń jak najmniej zakłócała te możliwości kompensacyjne, o których Jacek wspomniał, żeby organizm nawet w momencie, kiedy jest narażony na zwiększoną ich ilość poprzez fale, częstotliwości różne i tak dalej, które jest masa aktualnie, żeby możliwości organizmu wzbogacać, jakby im wspomagać na bieżąco. I wtedy te różne stany zapalne, bo wodór ma jako jedną z cech zdefiniowaną, że działa, jest środkiem, można powiedzieć, przeciwzapalnym, no żeby te elementy po prostu użyć do wspomagania nas na bieżąco w tych warunkach, których no nie zmienimy aktualnie, bo ciężko teraz byłoby nam przejść do jaskiń chyba i tam się jonizować w naturalny sposób. Może ja chcę. Tam znowu bylibyśmy narażeni na inne stresy. Być może musielibyśmy wrócić do polowania. Nie wszyscy potrafią polować. Oddaję Ci głos oczywiście, Jacku, za chwilę. Chciałam Was zapytać o dwie rzeczy. Oczywiście nie odpowiemy sobie na wszystkie pytania i nie rozwiążemy tutaj problemu z wszystkimi dolegliwościami, ale chciałam poruszyć takie dwie i poprosić Was o to, abyście wzięli to teraz pod uwagę i żebyśmy spróbowali sobie odpowiedzieć na to pytanie. Dwie takie główne dolegliwości współczesnego świata, czyli tak zwana depresja, czyli załamania psychiczne i brak chęci do życia oraz palenie papierosów, które tak bardzo ludzi uzależnia. Co tu możemy zrobić, żeby pomóc? Słuchaj, jeżeli chodzi o depresję, to najczęściej tutaj według mnie przyczyna tak naprawdę leży w kilku czynnikach. Pierwszy czynnik to jest wyczerpanie nadnerczy, a drugi czynnik to jest wyczerpanie się tak zwanych jąder podwzgórza, czyli organizm nie potrafi sobie radzić z otaczającymi nas bodźcami, czyli w momencie na przykład autonomiczny układ nerwowy współczulny i przywspółczulny nie działa prawidłowo, w momencie kiedy na przykład budzimy się, gdzie promienie słoneczne powinny dostać się przez naszą gałkę oczną i jako informacja, tak jak podaje medycyna chińska, akupunktura, poprzez szlaku pewnym meridianowym dostać się właśnie do tego układu i nas pobudzić. Tak się nie dzieje. Dlatego wtedy bardzo często widzę u pacjentów z depresją, bardziej ona się rozwija, a po prostu leki tylko i wyłącznie tłumią. A najczęściej bywa tak, że jedno potrafią leczyć, bo czasami pomogą, a czasami po prostu drugą rzecz skaleczą, czyli na przykład zniszczą nam jelita lub jakiśkolwiek inny organ. Czyli jedno wyleczymy, drugie będziemy za chwilę
na nowo leczyć, ponieważ i tak w kółko, i tak w kółko. Nie da się zastąpić tutaj jakby natury, tak? Wszystko. No mamy właśnie komory norbomaryczne, mamy plazmę, z których możemy korzystać na co dzień i w pewien sposób, to co Janusz dokładnie powiedział, omijać stan zapalny, bo wszystkie choroby, włącznie z depresją, są chorobami powiązanymi ze stanem zapalnym, a stan zapalny wyniszcza nasze organy wewnętrzne, tkanki, komórki, zanieczyszcza. Wszystko to, co rozmawialiśmy, ma związek właśnie z nagromadzeniem się wolnych rodników. Nie chcę myśleć, jak moje telomery by wyglądały, jeżeli codziennie na przykład byłbym na, dajmy na to, hormonie tarczycy, jakbym był na przykład z nietoczynnością tarczycy, tak? Ostatni przypadek na przykład pacjentki, która zjawiła się u mnie z niedoczynnością tarczycy, z wysokim TSH, gdzie odmówiła lekarzowi endokrynologowi wręcz leczenia konwencjonalnego, który jej powiedział, no to spotykamy się za 2-3 lata na Banacha, i mówi, samodzielnie poczytała, przeszła na dietę i cud się stał. TSH z poziomu tam 11-12 zmniejszyło się jej w tej chwili do 4,5. I to sama wyczytała, spróbowała, czyli można jednak zmienić pewne nawyki żywieniowe, co dalej znowu pokazuje nam i wraca cały czas takim okręgiem, zaplatamy to i wracamy do jeli, że tutaj jest to wszystko, co jest najważniejsze. Plus oczywiście do tego dochodzi powietrze, to czym oddychamy. Tu należy zwrócić uwagę, że tak zwani protoplaści ludzkości, których opisuje Biblia, tak, żyli w danach biblijnych ponad 1000 lat, tak? Ale dalej Biblia sama w sobie, co ciekawe, opisuje, że Ziemię otaczała skorupa lodowa, przez którą przenikało słońce, odpowiednie promieniowanie, czyli odpowiednia energetyka i wyzwalała co? Najprawdopodobniej chodzi tu o wodór. Nie było opadów deszczu, były ranne mgły, a wszystko to było powiązane właśnie z dużą ilością wodoru, który występował w powietrzu. Stąd pozostałości po dawnych protoplastach ludzkości, gdzie mamy, ostatnio byliśmy w muzeum w Nowym Jorku, gdzie przepiękne okazy, tak, szkielety potężnych dinozaurów, gdzie widzimy, do jakich rozmiarów mogły one dorastać. To samo dotyczy drzew, roślin. Zresztą przytoczę tu ciekawy to na filmie, jak Artur za TVB będzie składał nam film. Dziękujemy Arturze za nakręcanie i pozdrawiamy wszystkich widzów ATVB. Pokażę, jak na przykład bazylia, którą sobie postawiłem, jedną z dala od plazmy, drugą przy plazmie, wzrost roślin jest nieporównywalnie 3 razy wyższy, jeżeli roślina stoi bezpośrednio przy plazmie. Łodygi ma sztywne, liście, to czuć w dotyku nawet, tak? Czyli to wszystko, te wszystkie składniki działają inaczej. Dlatego też konstrukcja jakby plazmy opiera właśnie na przekazach pewnego założenia, które gdzieś tam nawet Biblia sobie opisuje, tak? Żeby dużą, potężną energią słoneczną podziałać na wodę. To samo się dzieje tu. Tu mamy 4,5 kilowolta, kilowolta, tak? Czyli to jest 4,5 tysiąca volt, zaraz jak to przeliczyć. 4,5 tysiąca volt w tej plazmie działa na wodę, czyli gdzieś tam energia być może porównywalna z energią słońca. I dopiero to wszystko rozrywa z wody jej naturalne składniki, które tam występują. A wracając właśnie do niektórych roślin, jeżeli to wszystko faktycznie miało miejsce i inaczej żyło, tak samo składniki takie jak zinzino, w których mamy kwasy omega-3, omega-6, tak, też dzisiaj właśnie wyczytałem, że potrafią działać na telomery. Czyli inaczej skoncentrowany, tak, środek spożywczy o wyższych właściwościach potrafi, to było w PubMedzie opisane, w sposób idealny wpłynąć na przykład na długość telomerów u otyłych dzieci.
Czyli takie badanie było naukowe wykonane. I wydłuża te telomery, bo cały czas wracamy do tego. Osoba chora, jak zrobi sobie wynik długości telomerów, te telomery będą niskie. Kolejne ciekawe badanie. Badano telomery u kobiet z nowotworem złośliwym piersi i co się okazuje? Długość telomerów była poniżej normy i to grubo. Natomiast one nie miały innych oznak chorobowych niż tylko nowotwór, tak? Piersi. Tak były zdrowe z medycznego punktu widzenia. I nic się nie działo, ale telomery, które były zaniżone, czyli już teraz wiemy, że podziały komórkowe też będą zaburzone, bo są niskie telomery. Jak zaburzone podziały komórkowe, to zaburza się cała immunologia organizmu. A papierze, siada. Czyli nauk. No. Ale kobiety też są podatne na nałogi ostatnio. Chyba wszyscy jesteśmy podatni na wszelkiego rodzaju nałogi. No to tutaj już mocna psychika. Ciężko doradzić, tak? No, można próbować różnego typu zabiegów, prawda? Przy nałogach. Przy nałogach możesz spróbować akupunktury, możesz spróbować biorezonansu, który także jest oparty na szlakach meridianowych i przeprowadzić taką terapię. Takie terapie antynikotynowe też przeprowadzamy u pacjentów. No i skuteczność jest takich terapii, ale musi być świadomy pacjent, że chce, tak? Przeprowadzić taką terapię, chce wyjść z takiego nałogu. To bez względu na to, czy to będzie nałóg palenia papierosów, czy nałóg narkotyczny, czy nałóg alkoholowy, musi chcieć. Ci pacjenci, co chcą i zgłaszają się na tego typu terapię, efekt jest taki, że detoksykują się po pierwsze przy takim zabiegu, bo to czuć ewidentnie. Ręce, które odkładają od płytek miedzianych są najczęściej czarne całe, czyli te toksyny wychodzą. I im po prostu papierosy jakby przeszkadzają po takim nałogu. Czyli są w pewnym stopniu jakby zablokowani. Czyli to, co mówimy, gdzieś tam na te podłoże, na ustrój też urządzenia biorezonansowe działają, tak? No i podobnie jest z nałogami. No tak, no bo pytanie, dlaczego sobie to robimy, to jest pytanie podstawowe, tak? Dlaczego się trujemy, dlaczego sobie szkodzimy, jak przecież powinniśmy szukać metod na to, żeby swoje zdrowie podnosić. Bardzo dziękuję za to twórcze spotkanie. Moglibyśmy oczywiście opowiadać jeszcze wiele, wiele godzin, a chodzi o to, żeby to Państwo teraz wdrożyli te wszystkie rozwiązania w życie. Zapraszamy bardzo serdecznie do Normobarii Atmosfericon, bądź na spotkanie z Jackiem i zakupienie tych fantastycznych urządzeń, które mogą polepszyć Waszą jakość życia, a najważniejsze, wynieść Was bardzo wysoko. Dziękuję. Dziękuję bardzo i do zobaczenia. Zapewne jeszcze się spotkamy przy jakichś najbliższych okazjach i wykładach. Ja również dziękuję. Pozdrawiam też wszystkich widzów ATVB. I bardzo dziękujemy. Mam nadzieję do następnego spotkania. Wszystkiego dobrego i zdrowia. Absolutnie lecimy dalej i wspieramy i Państwa, i siebie w tym, aby nasze życie było coraz lepsze. Dziękujemy. Ola Kuc. Kwasy omega-3. Telefon 608 861 427. Witajcie kochani, nasz zdrowy kanał ATVB funkcjonuje przede wszystkim dzięki Waszemu wsparciu. Jeżeli moglibyście dołożyć swoją cegiełkę na utrzymanie i rozwój ATVB, to numer konta jest na planszy i w opisie pod filmem. Śliczne dzięki za każdą wpłatę.